For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Biuro turystyczne z Buta to profesjonalna obsługa każdego klienta. Różnorodne oferty, sami sprawdzeni turoperatorzy, własny, bezpieczny transport autokarowy klasy turystycznej Lux. Dla grup organizacje od A do Z w kraju i za granicą. Wycieczki, czasy, obozy, zielone szkoły, imprezy integracyjne. All inclusive już przy podpisaniu umowy. Biuro turystyczne z Buta to niemal wszystkie oferty w jednym miejscu. Mamy dla Ciebie wymarzone wakacje. Park linowy Czarodziejskie Liny w Jedlinie-Zdroju to wielka dawka adrenaliny dla dorosłych. To niezapomniana przygoda dla młodzieży. To radość i atrakcje dla najmłodszych. 5 tras linowych dla każdego. Trasa Maluch, trasa Junior, trasa Standard, trasa Ekstremum oraz trasa Tyrolska. Na terenie parku znajdują się również 15-metrowa wieża wspinaczkowa z trzema ścianami o różnym stopniu trudności. Na 120-metrową rynnę wjedziesz nowoczesnym taśmowym przenośnikiem narciarskim. A potem... U nas wypożyczysz hulajnogę górską oraz górską deskorolkę. Przyjedź do nas z całą rodziną i baw się dobrze. Jedlina Zdrój! Latem i zimą zawsze atrakcyjna! Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Biskup Świdnicki odwiedził szkołę na Gaju. Bądź pozdrowiony, gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. Słowa tej pieśni powitały nietypowego gościa w progach zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w dzielnicy Gaj. No takie spotkania są na pewno wielkim przeżyciem i dla dzieci, takim duchowym przeżyciem i dla dzieci, i dla nas. Możemy się tutaj zaprezentować jako szkoła, możemy zaprezentować umiejętności naszych dzieci również, to czy jak je wychowujemy. Możemy pokazać, że to wychowanie właśnie to nie jest tylko wychowanie, przekazywanie wiedzy, ale również to jest takie wychowanie duchowe na takiego porządnego, prawego obywatela, wychowanego w miłości do innych ludzi, niosącego pomoc, takiego, który wszystkich traktuje z miłością, który jest każdemu oddany. I w ten sposób na pewno nasze dzieci dzięki takim wizytom będą lepsze, bo same widzą, że przyjeżdża ktoś, kto też od kogo emanuje ten spokój, taka miłość i na pewno bardzo dużo dzieci z tego spotkania dzisiejszego wyniosły. Placówkę przy okazji wizytacji w parafii odwiedził jego eminencja ksiądz biskup Ignacy Dec. W zespole szkolno-przedszkolnym, którego jestem dyrektorem, odbyła się bardzo ważna uroczystość, spotkanie z biskupem diecezji świdnickiej Ignacym Decem. Takie spotkanie ostatnio odbyło się 5 lat temu, więc jesteśmy szczególnie zaszczyceni obecnością biskupa w naszej szkole. Pani dyrektor, witając dostojnego gościa, zaznaczyła, że nauczyciele i wychowawcy szkoły starają się wpajać dzieciom chrześcijańskie wartości, takie jak odpowiedzialność za drugiego człowieka i aby w miłości do Boga potrafiły się jednoczyć. Pani w tym powitaniu powiedziała, że szkoła nie tylko zajmuje się przekazywaniem wiedzy z poszczególnych przedmiotów, tak, ale także szkoła jest instytucją wychowawczą i promuje wartości takie moralne, humanistyczne, a także religijne i dba o to, żeby dzieci były odpowiedzialne, żeby były pracowite, punktualne, prawda, cierpliwe i przede wszystkim ofiarne. Te jakże istotne przesłanie przedstawiły dzieci w przygotowanej inscenizacji opowiadającej o dobrym pasterzu. Ksiądz biskup z chęcią odpowiadał na pytania zarówno zaciekawionych przedszkolaków, dla których nie zabrakło słodyczy i błogosławieństwa, jak i starszych dzieci, które z zaangażowaniem brały udział w spotkaniu. No myślę, że atmosfera w szkołach, która odwiedza, jest bardzo taka właściwa, poprawna. Cieszę się, że we wszystkich szkołach też jest katecheza,
no, jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że katecheza jest w szkole i w związku z tym też biskupi mają wstęp do szkoły, żeby, prawda, żeby się spotkać z pedagogami i w każdym takim odwiedzeniu moim to są takie dwie części. Pierwsza część to jest spotkanie z dziećmi czy z młodzieżą, tak, jest zwykle jakiś program i mam okazję, żeby dzieciom, młodzieży coś powiedzieć, także oni mi stawiają pytania, bo rzadko czasem biskupa widzą, czy mają okazję z nim rozmawiać i tutaj jest akurat taka okazja, żeby właśnie porozmawiać, żeby zapytali mnie o coś i chętnie odpowiadam. Widzę, że młodzież i dzieci to bardzo dobrze przyjmują i jest też spotkanie w drugiej części z kadrą pedagogów. Mam okazję podziękować, prawda. Zdaniem księdza biskupa atmosfera w szkołach jest właściwa. Wyraził on zadowolenie z faktu, iż we wszystkich szkołach prowadzone są lekcje religii, co pozwala również biskupom na dotarcie do dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę, że, no, że szkoła jest nie tylko placówką kształceniową, ale także jest placówką wychowującą. Wychowującą, bo człowiek potrzebuje wychowania. Jak zaznaczył ksiądz biskup, spotkania tego typu prowadzone są w dwóch częściach. Pierwsza to spotkania z uczniami, podczas których młodzi ludzie mogą zadawać nurtujące ich pytania. Czy biskup był w Rzymie? Czy księdzowie mogą mieć żony? Druga część to spotkania z pedagogami, podczas której istnieje możliwość podziękowania im za pracę edukacyjną, życzenia oraz przekazania im dyrektyw wychowawczych. Chciałbym życzyć, żeby rzeczywiście to wasze oddziaływanie było nie tylko na sferę poznawczą, prawda, na intelekt, prawda, dzieci, ale także na serce, prawda, na wolę, żeby przez nauczanie dzieci, młodzież stawały się lepsze. Spotkanie z biskupem daje nam dużo rzeczy, możemy się nauczyć na religii, dużo rzeczy. To będzie wielka uczta dla amatorów muzyki klasycznej. Od 24 do 26 maja w Szczawieńskim Teatrze Zdrojowym odbędzie się już 48. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Henryka Wieniawskiego. Na scenie zaprezentują się wybitni soliści podczas koncertów skrzypcowych. Organizatorem muzycznego wydarzenia jest gmina Szczawdo-Zdrój oraz Filharmonia Sudecka w Obrzychu. Festiwal rozpocznie się w piątek 24 maja na uzdrowiskowym deptaku. Mieszkańcy, kuracjusze i władze miasta złożą kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym pobyt Henryka Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju. Wieniawski odwiedził Szczawno dwukrotnie w 855 i 57 roku, przy czym jak wczoraj przeczytałem w jednym miejscu, to w roku, kiedy w tym drugim, w 57 roku jak był, no to towarzyszyły różnego rodzaju tam utarczki, zamieszki z górnikami, o czym nie wiedziałem wcześniej i też przeczytałem to z takim zainteresowaniem. Już pierwszego dnia festiwalu na scenie teatru zaprezentuje się pierwszy solista Erzhan Kulibaev. Wybitny skrzypek wystąpi przy akompaniamencie Filharmonii Sudeckiej. Wieczorem z kolei goście imprezy usłyszą muzykę klasyczną w nieco innej aranżacji. Można pokazać Wieniawskiego i nie tylko jego, innych kompozytorów romantycznych w troszeczkę inny sposób. I udało nam się właśnie zaprosić pana Krzysztofa Herdzina, który opracował utwory Wieniawskiego, Chopina, Moniuszki, innych kompozytorów romantycznych na jazzową. I ze swoim triem jazzowym właśnie te utwory wykona. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy koncert. Sobotnie spotkania przebiegać będą pod znakiem muzycznych relacji ucznia oraz mistrza. Pod okiem skrzypaczki Agaty Szymczewskiej na scenie zaprezentują się podopieczni dolnośląskich szkół oraz uczestnicy warsztatów. Wieczorem z kolei odbędzie się recital skrzypcowy Józefa Landwaja. Niezwykle cieszyłem się, że udało się nam pozyskać takich solistów, bo i pan Józef Landwaj i pan Erzhan Kulibaev to są skrzypkowie, którzy to są młodzi, bardzo młodzi skrzypkowie, natomiast których renoma jest znana bardziej za granicą niż u nas, gdyż grywają po największych salach. Festiwal Wieniawskiego to nie tylko przeżycia czysto muzyczne. Zarówno drugi, jak i trzeci dzień imprezy będzie doskonałą okazją na rozmowy z artystami i organizatorami. Przy lampce wina będzie można porozmawiać o muzyce
właśnie z solistami, panem dyrygentem mam nadzieję również, organizatorami festiwalu o tym, o wszystkim właściwie, jak ten festiwal się przygotowywał, jak się właściwie odbywa i z samymi muzykami o ich warsztacie, o związkach ze Szczawnem. 48. Międzynarodowy Festiwal Henryka Wieniawskiego odbędzie się w weekend od 24 do 26 maja. Wstęp na wszystkie koncerty tego trzydniowego wydarzenia jest bezpłatny, a wejściówki na poszczególne części można odbierać w Teatrze Zdrojowym. Ostatnia sesja Rady Miejskiej Szczawna Zdroju przebiegła w miarę sprawnie, choć nie obyło się bez kilku zgrzytów. Bardzo ciekawy i jednocześnie nowatorski projekt uchwały wpłynął do przewodniczącego Rady w sprawie niewypłacania radnym części diet za nieobecność na sesjach i na komisjach. Uchwała o niepromowaniu, niepremiowaniu radnych, którzy nie wypełniają swojego mandatu. Dlatego, że mandat radnego jest realizowany uczestnicząc w posiedzeniach komisji, sesji Rady Miejskiej, a także oczywiście wszyscy wiemy w kontaktach bezpośrednich z wyborcami. Jeżeli ktoś nie wypełnia tego mandatu, nie uczestnicząc, no to nie może dostać ekwiwalentu pieniężnego. Nie mówię i nie używam tutaj świadomie słowa wynagrodzenia, bo to jest zupełnie inny charakter. Ulega zmniejszeniu o 200 zł za każdą nieobecnego na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu komisji stałej, który jest członkiem. I ta komisja dla członka, jeszcze dobrze mówię tutaj proszę, dla radnego, który jest w dwóch komisjach 200 zł, w jednej komisji, przepraszam, to jest 200 zł, a w dwóch komisjach po 100 zł. Nie więcej jedna niż 400 zł. Batalia o diety radnych przebiegła błyskawicznie i również w taki sam sposób projekt uchwały zakładający potrącenia finansowe radnym został odrzucony większością głosów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie diet? Ręka do góry. Której? Do tej uchwały. Ale proponowane jest sprawie poprawka. No nie, bez poprawek. Bez poprawek, tak. Nie przeszło. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Nie przeszło. 7-5. Jak widać i słychać, diety szczawieńskich radnych ocalały. O takiej uchwale decydują wszyscy radni. Część chcieli, część nie chcieli, a w związku z tym, że jeżeli większość przegłosowała, że nie zawierania tych diet, znaczy nie obniżania diet za nieobecność, no to trudno jest to wola rady. Niektórzy radni, którzy głosowali za niepotrącaniem finansowym ze swoich diet, uważają, że wprowadzenie takiej karencji finansowej byłoby źle odebrane społecznie. Natomiast ich przeciwnicy uważają, że byłoby to swoiste dyscyplinowanie radnych do pracy w Radzie i na rzecz samych wyborców. Dla mnie to jest kuriozalne, dlatego że w obowiązującym statucie mówi się o tym, że wypłata diet nastąpi na podstawie list obecności. Wobec tego, jeżeli dostanę propozycję wypłaty diet bez list obecności, no to prawdopodobnie nie będę mógł ich zrealizować. A zapis w statucie brzmi tak. Paragraf 71. Z tytułu udziału w sesjach Rady oraz posiedzeniach komisji, których jest członkiem, radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych uchwałą Rady. Dlaczego tak niektórzy głosowali? No to powinni się wypowiedzieć ci radni, bo ja za nich na pewno stanowiska nie będę podejmował. Wiceprzewodniczący Rady, który głosował za niepotrącaniem z diet radnych za nieobecności, poproszony o komentarz do kamery, odmówił. Zastanawiające jest, dlaczego taki projekt o potrącaniu z diet radnych w ogóle powstał. Czyżby radni nie pojawiali się na sesjach? Zdarza się radnym, że niektórzy tam nie przyjdą z powodu choroby, czy innych okoliczności losowych, czy ich nie przychodzą do rady, no ale no, jest to usprawiedliwione, bo w sumie do radnego, z wyjątkiem jak nie ma takiej uchwały, no to nie można wyciągnąć żadnych innych konsekwencji. Czyżby? Uchwała Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z 18 kwietnia 2011 roku określa m.in. sposób naliczania diet i jej wypłaty. Rada Miejska w Szczawnie Zdroju uchwala. Paragraf 1. Wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju za udział w pracach Rady i jej komisjach. Paragraf 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listę obecności na sesjach Rady oraz komisjach.
Ja myślę, że to nie jest sprawa i temat do załatwienia przez organ sprawujący, powiedzmy. To jest przez organ uchwałodawczy i powinni sami radni dojść do jakiegoś stanowiska. Ja na pewno nie będę podejmował żadnych działań w tym kierunku. Radni jednak bronią swojego stanowiska. Tu chodzi też o to, że na przykład niektórzy radni naprawdę wykonują swoją pracę rzetelnie, wybrali nas wyborcy, a praca nie polega tylko na tym, że jesteśmy w urzędzie i podejmujemy decyzje, ale także w spotkaniach z radnymi swoimi. Także to jest moje zdanie, że też bierzemy udział poza sesjami, poza komisjami. Spór sporem jednak, jak nie wiadomo o co Polakowi chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Czternastu najwybitniejszych wobrzyskich twórców prezentuje swoje dzieła na wspólnej wystawie w Galerii pod Atlantami. Zbiorowa ekspozycja ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz malarstwa znalazły się w niej również grafiki, ceramika, szkło artystyczne oraz rzeźba. Ja myślę, że jest to swego rodzaju déjà vu, bo wielu z tych artystów miało swoje wystawy indywidualne tutaj właśnie w Galerii pod Atlantami, kiedy jeszcze prowadziła ją pani Maria Tyws. I to jest też możliwość do tego, żeby zobaczyć, co robią dzisiaj ci artyści dobrze wałbrzyszanom znani. Na wystawie możemy podziwiać dzieła artystów z wobrzyskiej grupy twórczej Kontrast, w której skład wchodzą Maria Bor, Alicja Gorbacz-Palacios, Jan Gromada, Krzysztof Jędrzejec, Alfred Oruba, Katarzyna Karbownik-Urbańska, Eugeniusz Kiszczak, Stanisław Możdżeń, Barbara Mucha-Brodzińska, Dominik Mysiak, Jan Pałka, Piotr Puterko, Joanna Sakowicz oraz zmarły niedawno Kazimierz Starościak. Zbiory 14 wobrzyskich twórców będziemy mogli podziwiać do 28 czerwca. Ekspozycja zakończy się dość nietypowo. Chcielibyśmy zrobić finisaż tej wystawy, ale przy okazji finisażu wystawy też sprowokować do dyskusji na temat tego, co tutaj zostało pokazane i może kierunku, w jakim powinni iść wałbrzyscy artyści. Będzie też okazja do tego, żeby zaprezentować elektroniczny katalog, który będzie towarzyszył tej wystawie. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.